Witajcie wszyscy mnie tu oglądający, subskrybujący i nowi widzowie i starzy. Z tej strony wita was Lukas Monato, który was oczywiście zaprasza do 14 odcinka z serii Q&A 3 Reaktywacja, a dokładniej do przedostatniego odcinka tej serii. Pewnie się zapytacie, dlaczego przedostatniego? Pewnie takie się pytania pojawią. Cóż, na końcu jeszcze wyjaśnię. O to dokładnie chodzi. Chociaż jak ktoś dobra ma pamięć i dobre rozumowanie, to pewnie domyśli się, co się wkrótce stanie. A więc, bez zbędnego przedłużania, zabiorę się teraz za wasze pytania. Czy cieszy cię to, ile pytań zadajemy? No cóż, nie mogę narzekać na to, bo w końcu serwuje się mi tyle pytań, że nie mam na co narzekać. Ale chciałem tak powiedzieć, że chciałem, żeby jednak ta liczba pytań była bardziej optymalna. Cóż przez to chcę powiedzieć? Żeby nie było ich jakoś ani wiadomo za mało, ani też przesadzona ilość, jak ostatnio. Dlatego bardzo by mnie cieszyło, gdyby ta liczba pytań, które mi zdajecie, mieściła się w takich granicach jak od 10 minimalnie do 30 maksymalnie. Wtedy, że tak powiem, byłbym ucieszony. Bo bym się nie musiał jakoś dużo aż trudzić, jakoś tam dużo montować. Odcinki byłyby też trochę krótsze i szybciej by się pojawiały na YouTube. I wtedy też miałbym oczywiście mniej trochę pracy. Wtedy oczywiście będzie to liczba optymalna i będę jeszcze bardziej ucieszony. Jaki film jest twoim ulubionym? Dobre pytanie. Miałem okazję wiedzieć co już wiele filmów. No nie potrafię teraz jednoznacznie stwierdzić. Co to jeszcze oglądałem? No każdą część Harry'ego Pottera jest ekranizowaną. Ogniem Mieczem. Hobbita. Władców Pierścieni i inne, wiele innych. Ciężko jednoznacznie mi stwierdzić, jaki jest moim ulubionym. No nie wiem. Nie potrafię na obecną chwilę określić, który film tak bardzo lubię, naprawdę. No nie potrafię. Kto jest dla ciebie wzorcem życiowym i dlaczego akurat Krzysztof Ibisz? A powiem, że akurat nie, że ten Krzysztof Ibisz. Zresztą sam nie wiem, czy ktoś jest dla mnie takim wzorcem do naśladowania. Ciężko mi to określić. Czy jest ktoś, kogo tak bardzo bym chciał naśladować? No nie potrafię teraz określić. Co tam dalej? Coca-Cola czy Pepsi? A powiem, że ani to, ani to. Oba napoje są trochę niezdrowe, a co gorsza dla mnie, gazowane. A naprawdę, nie cierpię napojów gazowanych. Ubrałeś już choinkę? Gościu, gdzie tu myślisz już o choince teraz? Przecież dopiero połowa listopada dopiero minęła. Co dopiero o choinkę, to dopiero będzie ubranie w grudniu. Może kilka dni przed świętami. A nie w listopadzie, to nie czas na myślenie o świętach bożonarodzeniowych. Do świąt jeszcze, dobry miesiąc czasu. Jak tam wczorajszy schałowy? Bardziej powiem jak tam przedwczorajszy. Ale dobry był ten przedwczorajszy schałowy, nie narzekam. Czy do Lewiatana jeden krok, jeden jedyny krok, nic więcej. Świcie produkty kuszą wzrok, że chcesz ich kupić jak najwięcej. Do Lewiatana jeden krok, do Lewiatana jeden krok. Aż jest lekko skojarzyłem melodię, ale gdybym to sobie bardziej napisał czytelnie w jednym miejscu, to bym lepiej. Ale miło za przypomnienie melodii, a do Lewiatana chyba krok mają ci, co mieszkają naprawdę blisko. Ale Beliar nie znosił światła.
i niszczył wszystko, co Inos stworzył. Tekst Watrasa z Gothica 2. Niezależnie czy bez dodatku Noc Kruka, czy z dodatkiem, zawsze ten tekst się pojawi. Jeśli będzie Watrasowi pozwolimy głosić swoje nauki. Ale z tego co wiem, to kojarzę, że Beliarowi się nie podobały dzieła Inosa, szczególnie gdy on zaniedbał swoją pieczę nad tym światem. Dlatego posłał bestię, żeby niszczyła wszystko, ale Inos uprzedził też Beliara i dał człowiekowi boską, no to by pokonała bestię. Wiem, tyle to kojarzę jeszcze. Czy wygodniej jest ci chodzić bez butów? Sam nie wiem. Chodzi na bosaka niby w miarę lepiej, wiadomo, w domu wiadomo, w butach nie chodzę, ale na zewnątrz to by już bez butów nie było zbyt fajnie chodzić. Co tam dalej mamy? Są... Nie, a tutaj. Czy według ciebie telewizor jest do oglądania, a komp do grania? No myślę, że taka kolej rzeczy jest właśnie lepsza. Że telewizor służący do rekreacyjnego jakiegoś oglądania, a komp do rekreacyjnego grania. Tak to pasuje najlepiej, chociaż niektórzy zmieniają to i wykorzystują telewizor także do grania. Na przykład z PlayStation czy Xboxem. Są ciuchcie i można robić ciuch, 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 ciuch. Są ciuchcie, bardziej to pociągi się tam mówi, a nie ciuchcie. Ale wiadomo, pociągi też to może robią coś, ciuch, ciuch. Zresztą nie wiem, pytanie wydaje się trochę dziwne, ale... Coś o pociągach związane. Byłeś na otwarciu parasola? Nie słyszałem, żeby robiono uroczystość z okazji otwarcia parasola. Poza tym parasol to ja sobie mogę w domu otworzyć. Ewentualnie na zewnątrz. Tak dla własnej przyjemności. Co sądzisz o krośnicach? Czy ja wiem, co o nich sądzić? Nie byłem nigdy w tej miejscowości, więc nie wiem, co o nich sądzić. Wiem, że chyba tam jeden z moich kolegów z klasy tam mieszka, jeśli dobrze kojarzę. Czy tylko jeden, czy ktoś jeszcze więcej? Teraz nie mam pewności. Tyle tylko tego wiem. Czy jeśli zadzwonisz pod 999, to medykom się coś pokiełbasi i nie będą wiedzieli, na jakim pojechać? Czy przyjechać? Nie sądzę. Znaczy nic się nie stanie po prostu. No, ktoś w centrum powiadomienia ratowniczego odbierze od nas telefon i po prostu normalnie wszystko będzie. Nie sądzę, żeby to się coś zmieniło. Chociaż nie, raczej nic by się nie zmieniło. Byłoby dziwne, gdyby coś miało być innego. Czy prezydent? I co dalej? Co związanego z prezydentem mam powiedzieć? Pytanie jest oczywiście znowu niesprecyzowane. Czy na górze róże, na dole kredens? Nie będziesz miał dziewczyny, bo grasz w League of Legends. No, pogratulować dobrej rymowanki, naprawdę dobra rymowanka, ale znowu nie trafiłeś z grą, ponieważ niestety nie gry wam taką grę jak League of Legends, znana jako też LOL. Gdzieś widziałem jakieś obrazki, ale nie przekonały mnie do siebie, wolę bardziej grać w inne gry. Na przykład Drakensalon Online. Bardziej wolę w niego grać. Jakoś ja go polubiłem bardziej. Czy znasz Sebastiana Miśkowskiego? Jeśli tak, to co o nim sądzisz? No w sumie znam. Jest to w sumie jeden z chłopaków z klasy technikum hotelarskiego, z którym akurat mamy WF. Z tą klasą. No tam tylko trzech chłopaków, no to na WF-ie nasza grupa jakoś nie jest liczna. Hotelarsko-ekonomiczna. A co o Sebastianie sądzić? No, znam go głównie tylko z tych lekcji. Tak nic nie wiem, co mam o nim sądzić. Nie wiem naprawdę, co sądzić. Nie znam go aż tak dobrze, żeby jakąś swoją własną opinię tutaj wyrazić. Czy czary mary Hokus Pokus, twoja stara to Fort Focus? Zastanawiałem się, czy tego pytania nie usunąć, bo jednak czuję, że jest ktoś u mnie z rodziny obrażany w ten sposób. Ale decyduję, że na to pytanie nie udzielę takiej odpowiedzi, bo jak ktoś by sobie życzył, bo to nie jest zbyt przyjemne pytanie nawet dla mnie. Skiny grają? Nie wiem dokładnie, o jakie skiny może ci chodzić. Czy Minecraftowe, czy CSGO-owe, czy jeszcze jakiś inny.
trochę też niesprecyzowane pytanie. Czy nie ma większego bólu niż spadnięcie diaksów do lawy? No, domyślam się z Minecrafta. Na szczęście taka sytuacja mi się jeszcze nie trafiła, ale dla niektórych to może być po prostu wręcz tragedia, stracić diamenty, które ale w Minecrafcie jest ciężko, cholernie ciężko nie zdobyć. Więc to na pewno musi być, wie, naprawdę tragedia na niektórych. Czy prezesowi się siusiak prysznic zaplątał? Nie wiem dokładnie, jak ci chodzi prezesa, a poza tym pytanie też trochę nieprzyzwoite tutaj. Naprawdę, dziwię się, że takie pytanie co niektórzy zdają. Takie nieprzyzwoite moim zdaniem. Natomiast trochę myśleć, co pisząc, bo to jednak jest publiczna platforma YouTube, a nie jakaś prywatna. Czy opowiedzieć suchara? A czemu nie? Chcesz może w jakimś komentarzu kolejnym napisać suchara? Może się nawet trochę uśmieje. Jak sobota to gdzie? Jak gdzie? Chyba nigdzie. Może w domu, może do kogoś, ale raczej w domu, bo w domu zawsze gdzieś się znajdzie jakaś robota. Więc raczej nigdzie z domu się w sobotę nie wybieram. Czemu się nie śmiejesz? Już nie przesadzę, nie jestem jakimś smutasem, żeby się nie śmiać. Jak są okazje, to się śmieję. Co to by było, gdybym miał się śmiać z byle czego, bez jakiegoś powodu? To by było wręcz dziwaczne i nienormalne. Czemu jak coś, to od razu myślisz o papieżach? Przepraszam, ale czemu? Gdzie zauważyłeś, że myślę o papieżach? Gdzie ci to... Gdzie w ogóle no, to zauważyłeś? Usłyszałeś to w którymś Q&A? Że tak bardziej powiem. Czy usłyszałeś w jakimkolwiek Q&A, że cały czas coś mówi o papieżach? Naprawdę, to trochę przesadzone. Przesadzone jakieś podejrzenia, że cały czas myślę o papieżach. Myślę wtedy, kiedy jest to potrzebne, bo jest jakieś pytanie. To wtedy to myślę. A tak to nie myślę, bo po co? Co sądzisz o Asterce Majora? Cóż mam o niej takiego sądzić? No nie wiem, nie mam tu jakiejś jednoznacznej opinii. Ciężko mi tu dać jednoznaczną opinię, no. Są jest takie rzeczy, o których ciężko coś wyrazić, więc... No nie za dużo tu powiem, no bo... No nie potrafię tu jednoznacznie wyrazić swojej opinii. Skoro nasz angielski, to czy potrafisz powiedzieć She sells, she shall, on a seashore. Powiedziałem. Wielki mi problem. Dlaczego ludzie palą w kominku, jak wystarczy włączyć piekarnik? No jestem ciekaw, czy piekarnikiem ogrzejesz dom na tyle, żeby czuć się komfortowo. Proszę bardzo, możesz próbować. Tylko potem, żebyś nie zamarznął w domu. Czy podpisałeś cyrograf, że masz takie dobre zasięgi? Nigdy żadnego cyrografu nie podpisałem. A zasięgi po prostu same się po prostu rozwijają. Bez żadnego jakiegoś cyrografu ani takich pierdół. Co jest gorsze? Rasizm czy te czarnuchy? No. Chyba widzę, że tu jest ewidentnie to samo. I rasizm jako słowo, i określenie czarnoskórych mieszkańców. Ogólnie powiem, że to rasizm jest zmorą i katastrofą ludzkości. W ogóle ta nienawiść do innych ras. To jest po prostu zmora, która już dręczy ludzi. Może nie dręczy, ale się pojawia u ludzi już od zarania dziejów. Bardziej no, jeszcze podczas już tych no epoki kolonialnej. Gdzie po prostu przywożono czarnych ludzi, czy też innych, no i wykorzystywanych jako niewolników, pracujących wręcz za darmo. No niestety, rasizm to jeszcze jest problem obecny, no obecnie bardzo popularny taki problem. Będzie jeszcze dręczący Europę, bo nie wiem, żeby nie było jeszcze kraju, gdzie nie dochodziłoby do przejawów rasizmu. Niestety, to jest jeszcze bolączka naszego współczesnego świata. Umiesz angielski? No w miarę umiem na tyle, żeby się, no, spokojnie coś podmiennego napisać albo porozumieć się. Tyle ile umiem, tyle mi akurat wystarcza. Czemu tylko 360p? No niestety nie wiedziałem przy tej jednej, mówiłem, konwertowanie, jaką jakość maksymalną będzie miała opcja, którą wybrałem. No ale nie, zanim zauważyłem to na YouTube, no
Już nie miałem ochoty tego uspinu usuwać, jeszcze raz znowu robić, bo naprawdę, było to czasochłonne by było i byście jeszcze dłużej czekali. Pewnie dopiero w następnym dniu by się ten film pojawił, więc... Dlatego, no. Tym razem już normalnie będzie, no, chyba że znowu zaszalejcie z pytaniami. Co mam nadzieję się tak szybko nie zdarzy. Złożyłeś donos na sąsiada złodzieja? Nie mam żadnego sąsiada, który byłby złodziejem, więc po co miałbym na kogoś składać jakiś donos? Wie pan, że pani Stacha spod czwórki pali świecę w ciągu dnia? No i co z tego? Palić chce? Tę świecę? Niech pali. To jest jej sprawa. Po co mam się wtrącać? Znasz Janusza Korwina-Mikkego? Nie, żadnego takiego Janusza nie znam i nie kojarzę. Sprzedałeś coś na OLX? Nie, nie było okazji, nic jeszcze nie sprzedawałem. Kup mi komputer, to będę ci pomagał w montażu. Nie, raczej nie potrzebuję pomocy w montażu. Miło propozycja, ale nie potrzebuję się jeszcze wykosztowywać. O tym w montażu sobie daję radę i nie mam dla mnie problemów. Więc spokojnie, ja sobie radzę na razie. Zrobić ci kolejne miniaturki, czy jakoś sobie poradzisz? Cóż, jeżeli chodzi o miniaturki, to spokojnie, jak coś, to się teraz z tobą jakoś skontaktuję prywatnie, myślę. Będzie lepiej. Żebym to wtedy dokładnie ci powiedział, czy jeszcze, no, coś z miniaturkami będzie potrzeba. A skoro o tym mowa? A jak tak, to mają być takie same czy inne? Tak jak właśnie do poprzedniego pytania. Spokojnie, jakoś się skontaktuję, bo myślę, że miniaturki będą się przydadzą, ale... Już do czwartego sezonu Q&A. Ale spokojnie, jakoś to na prywatnie ci napiszę i się wszystko się ugadamy jeszcze. Co tu dalej mamy? Co sądzisz o chłopaków z szatni na WF-ie? No co ją sądzi? W większości to są chłopacy po prostu z mojej klasy. No co, co? Nie mam jakiegoś o nich złego zdania. Niby czemu miałbym mieć jakieś złe zdanie o chłopaków z szatni? Czy jak kichniesz i pierdniesz, to zrobisz screenshota ciała? Pierwsze słyszę o czymś takim, żeby pierdnąć i jednocześnie kichnąć. Nie no, nie zdarzała mi się taka sytuacja, więc... Nie wiem, czy zrobiłbyś jakiś screenshot ciała. Nie wiem. Nie słyszałem o czymś takim. Czy nie? Czy nie? Niemiecki to zło? Czy ja raczej nie sądzę, żeby to niemiecki był złem. Pewnie ktoś by się spierał. No ale to Niemcy wypowiedzieli wojny. Pierwszą wojnę światową i drugą wojnę światową. No może i to prawda, ale niekoniecznie Niemcy, a dokładniej... To Hitler właśnie już stał za drugą wojnę światową. W ogóle to z jego winy to wszystko wybuchło. A nie niemiecki. On po prostu dowodził Niemcami, miał poparcie ludu. I on to sprytnie wykorzystywał. Bo był spryciulą i cwaniakiem. Potrafiącym przemówić Niemcom do rozumu i wykorzystać to, że zostały upokorzone. Tym traktatem wersalskim z 26 czerwca 1919 roku. Same Niemcy normalnie by nie były winne, bo nikomu cię by nie przyszło do głowy rozpętywać takiego konfliktu, jaki miał miejsce w latach 1939-45. Czy jesteś czarną czy białą owcą polskiego narodu? Na pewno nie czarną, ponieważ nigdy nie splamiłem się na... Nie powodowałem, żeby splamić honor naszego państwa. Więc raczej będę tą owcą białą, wydaje mi się. Srasz mi na ryj. Pytania, więc cztery rozdzielone. Bali to powinno być jedno pytanie, a są rozdzielone niepotrzebnie na cztery. I powinno być też usunięte, bo też nie przyzwoicie się w ten sposób ta osoba odnosi do mnie. Zbierasz Pokemony? Nie, nie zbieram. Jakoś mnie to nie interesują. Czy widziałeś kiedyś dwa robaki złączone dupami? Nie, raczej chyba nie widziałem. Nie przypominam sobie. Czemu kabanos nie jest kiełbasą? Niby teoretycznie wydawałoby się, że jest, ale taką wychudzoną. Po prostu... No nie wiem sam dokładnie, czemu może nie być uznany za kiełbasę. Mówię, szczerze powiem, wieć, nie wiem. Więc kochani, co to by było dalej? No to tyle na dzisiaj. Tyle z mojej strony. Oczywiście oczekuję na jakieś kolejne pytanie, ale
Liczę, że będą w tej optymalnej liczbie od 10 minimum do 30 maksimum. Na to mniej więcej liczę. A co do kwestii, którą poruszyłem na początku, że to ma być odcinek przedostatni trzeciego sezonu. To prawda, to ma być przedostatni, a 15 będzie zwieńczeniem trzeciego sezonu serii Q&A. Dlaczego? Ponieważ już czwarty sezon będzie właśnie, że Q&A będzie chciał nagrywać za pomocą kamery, która oczywiście już przyszła. Czeka na mnie w paczkomacie. A że dzisiaj jest sobota, to dopiero w poniedziałek będę w Milczu, żebym mieć możliwość ją odebrać. Więc może w przyszłym tygodniu coś się pojawi już, jakiś Q&A 4. Zresztą zobaczymy, bo z tego końca to będzie trochę zawalone dla mnie. Trzy sprawdziany różne, plus kartkówka jeszcze dość trudna. No niestety. Trochę to będzie zawalone, ale postaram się z materiałami, żeby się na kanale pojawiały. A więc z mojej strony to będzie już tyle. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym, ostatnim odcinku z tego sezonu. Trzymajcie się. Do zobaczenia.